Witam, prawda? Witam, prawda? Wypierdalajmy stąd. Nie wiem, czy to Zgadzam dobry się. początek. Wiesz co? Czyżby się zgadza? Nawet tam do tej dziury nie wskakuje, pierdolę to. No, nie. Dziękujemy. Nie, my już dość zarobiliśmy. Jak ten gość tam coś będzie sapał, że chce ten posążek, to... Z bani mówię. O, a on tam pamiętasz co? stoi z takimi strażnikami, kurde, i ty. No, I bo haha, a więc macie. stoi z trzema tymi koniami ognistymi. To są moje rumaki, chuje. Zaszlachtowaliście ich. Nie Nawet wyjdziecie co stąd powie, żywi. nawet co powie. Ej, że wydajesz mi na... Aha. A, dopiero zleca. Bo z sobą nie gadał. Nie, powiedziałem, że nie znaleźliśmy. No. Ja stąd uciekam. A jeżeli ta maczuka nie będzie droga, to chyba sam zacznę z niej korzystać, bo moja zadaje 24, a tamta 48. Dwa razy więcej. Prędkość tylko o 10% mniejsza. No, to widać różnicę. Tylko, że nie będzie podpalać. Ale to... No, to tu na pewno 6 stówek zarobimy. Będzie na skilla. Następna nasza przygoda będzie właśnie z bossem. Jednym z głównych bossów. Brzmi groźnie. Skoro tu daliśmy radę, no to wydaje mi się, że jesteśmy chyba gotowi. Ale tutaj też się dobrze wycwaniliśmy z tym, kurde, tutaj uciekanie, tutaj chowanie, tu rozkminka, żeby ukradkiem coś tego z pułapki, bla bla bla. Dobrze to zrobione zostało. Dobrze, no. No to jest też to, że gra daje możliwości, bo jakby ich nie było, no to trochę lipa. Ale patrz, nie używałeś tego brutalnego, znaczy tego wyskoku, nie? Nie widziałem. Raz użyłem, no, na tym Żyłeś? pierwszym koniu. Na pierwszym koniu, a na drugim już nie mogłem. O, to coś się chwilę ładuje. Nie idzie tego spamować. Ale powiem ci, nie wiem, czy byśmy z tego wybrnęli, nawet jakby się nie zgliczował plecak, bo my tam nie byliśmy jakoś bardzo dobrze przygotowani. No możliwe, że to właśnie nam dodało tej podwójnej jakby motywacji. Znaczy na pewno, bo jednak wiedzieliśmy już, co nas czeka, udało nam się uciec, to też było dobre zresztą. No i do sklepu. I teraz sprzedanie. No, maczuga za 6 stówek. Uhuhuhu. Ja idę do tego przybrać, albo może ty mówisz, że to nieważne, komu sprzedałem. Want to buy something? Ten jest biedny. Korzystać z niej. Czy nie korzystać? How can I help you? Może na razie Alchemik, przetestuję. masz dużo kasy, 700. Topór żywego drewna. Sztylet za 6 stów, faktycznie, no. 660. Ten wielki młot spirytu za 338. No to też nieźle. Owadzi pancerz to niepotrzebny, nie? Nie. Dobra, to ty mi dasz 697. To mi pasuje, ale jeszcze będziemy sprzedawać dalej. A może już u niej kupię od razu, bo skitu, bo widzę, że się odnowiły herbaty. Po dwie. Dobra, na razie sobie potestuję tą broń. Przedmiot, ten. Ale widzę, że nie masz mikstur. Może jak się prześpimy, czy coś. Dobra, Muszę to tak mi cały okej. zrobić. Cyk, cyk, cyk. Okay.
jest ta przyjemność z tego, jak wracasz z długiej wyprawy obłupiony i kurde sprzedajesz ten cały shit i potem patrzysz, co tam możesz sobie kupić jeszcze. Kupić, za nie? Dobre to jest. I wiesz, że mimo, że kupisz, to jeszcze tyle rzeczy musisz dodatkowo. Tak. Miksturki. Okej, okay, ty masz mikstury, to od razu dwie biorę. Bandaże w sumie też wezmę. Dobra. No ja 450 zrobiłem, to nawet nieźle. No ja to ci powiem, że więcej. Boże, ja nie wiem, czy mogę naprawić ten pistolet śpiąc, bo widzę, że się nie naprawia. A tak muszę naboje kupić. Mam 1181. To może skilla od razu kupić tego najwyższego. Idę od razu po skilla, siema. What can I do for you? Czyli brutalne ciosy, wymagania broń biała, dar szału. Atakujesz dwa razy, zużywając w trakcie dar szału. Powoduje ekstremalne krwawienie i ból. Biorę, no. No, tylko to musisz mądrze używać, bo tak jak jest napisane, że dar od razu dar szału tracisz. No. Teraz sobie przypiszę. Tak, to bym sobie wziął. To bym sobie wziął. Bo nie potrzebuję. Trochę mi nie pasuje, że tu nie mają mikstur dla mnie, ale może zaraz będą. Ja zrobiłem zestaw alchemiczny. Mogę wyrzucić to też. A bandaże właśnie. I może jeszcze się upewnię. How can I help you? 2, 3. Niebieski piasek to idzie odłożyć, to idzie odłożyć. Jest ta nafta, się przyda, jedzenie. W sumie mam 8 bandaży, to nie. Mikstur by się przydał. Leczenie. Chyba ogany. Herbaty mam kojące. No bo my teraz na bossa idziemy, nie? No to dużo herbat i jakiegoś tam innego. Shit. Herbata mineralna tu idzie. O, plecak. Co plecak? Nie chciał się podnieść, wiesz, nie umiałem go ten... Myślałem, że się znowu zesrał. Tak na pewno jeszcze, dużo... Jeszcze to we mnie siedzi gdzieś. Ten szok. To ile masz mikstur leczenia? Jedną tylko sobie zrobiłem, wiesz, ale mogę zaraz zrobię więcej, bo przecież my na bossa idziemy. Nie no, musimy mieć dużo. Ja mam tylko dwie takie zwykłe, tej wielkiej nie wiem, nie widziałem. To tak, na pewno będę potrzebował miksturę dyscypliny, skoro to jest boss. Tak, bo w tym drugim z plecaku faktycznie składniki są. Ja też jakieś tam mam. A i najpierw trzeba to poprzeć. Szczególnie mikstury weź na różne odporności. Jak coś masz, to grzyby te. Mam tu tkaniny. To te 500 też przerzucimy. Szał, muszę zrobić więcej, nie? To od razu. Tyle. No kolce właśnie, pułapki. Pułapka żyłkowa. O, no, pułapki. To spaladł kolców czasami nie bierz, jak masz. Tu właśnie dlatego się rzadko kiedy, ale się po to przydają te kawałki żelaza, że jak ci czegoś brakuje, to sobie może przynajmniej zrobić.
Kurde, nie mam w tym tego chrząszcza dobrego. Dobra, teraz tak. Co? Gdzie te grzyby są? Miksturki życia. Nie mam wody! Mikstura życia. Poważny boss. Dobra, mam 4. Powinny chyba wystarczyć. Nie wiem. Chyba, że masz te duże czerwone, to sobie weź. Nie wiem, czy nie masz. Nie mam. Poszło się. Niestety. Dobra, ja też będę mieć 4, to tak akurat. Te zwykłe 4 mam tylko. To tak, muszę drewna pozbierać. Może te pułapki faktycznie, jeszcze zaraz. Pułapki na 100%, bo zawsze mu zjedziemy trochę życia. Jak to się robiło, te pułapki? Ja nie mam w sumie. Trzeba by kupić może. To pułapek? Ten schematu nie masz? To już ci mówię. Drewno, jedna szmata i dwa kawałki żelaza. Drewno. Kawałki żelaza. Raz. Okej, okay, brakuje mi kawałków żelaza. Możesz z mojego plecaka wyciągnąć, jak chcesz. Może mam właśnie w tym drugim, czekaj. Dobra, to bym miał. Jeszcze strzały muszę zrobić. Mam, dobra, biorę. Drewno wezmę. Dawaj strzały. Dobra, jest 30, 45 strzał. No to wydaje mi się, że jest git. Dużo pułapek. I to dwie pułapki od razu zrobi, zajebiście. No, idę właśnie się skilla jeszcze nauczyć, bo mogę. To ja zrobię aż 6 tych pułapek i jeszcze pod kolce tylko. Też właśnie 6 zrobię. Będzie 12, no to już tak. Kolce nie wiadomo z czego. Jest, dobra, wiem. 4 kawałki żelaza aż potrzebne, żeby 3 kolce zrobić. Coś trzeba przemielić może. Mam ten klucz cały czas, kurde, do grobowca przy sobie. To możesz go ten schować, nie? Dobra, nauczyłem się skilli. Kawałki żelaza, może kupię. Albo mam jeszcze. Tak. Umiejętność. Chyba nie mam. Decyzyjny strzał. A widzisz, kurde, skleroza. Naboje. Chyba, czy jej nigdzie zrobić. Naboje. Pociski albo naboje. Stara lampa, strzała. Pistolet, to nie. Nie widzę. Tu ciernista włócznia, halabarda, kolce, pułapka, tarcza. Nie ma. Kawałki żelaza daj. Masz. A wezmę tych bandaży troszkę. A, nie mam kas. Całą przerzuciłem. Ładny łeb ze mnie. Albo kolce kupię po prostu. Czy jak masz kawałki żelaza, chcesz, to z mojego plecaka wyciągnij tam, co leży. A, mówiłeś, no. Zapomniałem. Dobra, ja chyba bym był prawie gotowy. Jedynie co jest ciekawe, czy ma tą miksturę, bo to będzie przeciwnik, który atakuje z trucizny. Zobaczymy, czy tu ma. Ile mi tam było? 4, to wezmę. Tyle. Dobra, ja jestem bagit.
Dobra, mam 6 pułapek i kolce do nich też. Jest 4 mikstury życia. Wody trzeba nabrać. 8 bandaży, jakieś inne mikstury też są. Herbaty są. Co ja za mikstury mam? Eliksir Golema na przykład. Ochrony. Dobra, jak coś to ja jestem do snu gotowy. Dobra, moment. To ja tylko jeszcze wody nabiorę. Ponaprawiać trzeba. Troszkę. Tylko jedną rzecz muszę. Po co mi tylko tyle aż? Moment, bo jedną rzecz. Mam skilla, nad skille i pomysły co chwilę. Weź sobie może te mikstury astralne. Jak chcesz. Nie wiem, czy mam. Może już mam. Ale to regenerują też maksymalną manę. To się przyda przed bossem, jak będziesz chciał sobie. Mam dwie. Masz? I to duże. No. A, no to dobra. Co regenerujesz też? To maksymalną manę i aktualną, którą masz. Niech uzupełnią. Czaj. Dobra, czaj. Ale czekaj, bo coś tu nie... Aha, co za gnój. Podniosłem mikstury, ale je mi od razu do tego. Do kieszeni schowa. Co za... Chujek. Dobra, lecę. Do spania. Ile? 3 na 3? Może mniej, czekaj, może... Ja dałem 4 na 4. Źle? Nie, dobra. Dobrze dałeś. Teraz tak wstać i coś mieliśmy sprawdzić. Czekaj, kasa. O, wiem, o co. Może kurde gałgany jeszcze jakieś. Co? Ja mam w sumie w chuj. Ja też o, mam. Dużo mam. Dużo mam. Okay, to mam, spoko. To mam, wszystko jest. Tylko zjeść coś, to chlebie najlepiej kupić u tego gościa. Kupię zaraz, no. Na razie jagody zeżarłem. Chlać się chce. O, obżar się tymi bułkami albo... Masz za mało srebra. Ze mnie łeb, nie wziąłem kasy. Dwóch srebra mi zabrakło. Jedną monetę jeszcze. Co pomyślał, ale żebrak, kurde. Przepraszam, ja zaraz wracam, zapomniałem w ogóle pieniędzy. A zdarzyło mi się parę razy, kurde, no już parę razy, że że, no bo ja mam jeszcze tam, ja mam, no, mam konto, co jest? Co jest to? To nie jest, ja naprawiam pistolet, bo nie mogę go naprawić normalnie. że poszedłem do sklepu i mam kasę na koncie oszczędnościowym i na takie właściwe przerzucam tylko tyle, ile wiem, że w najbliższym czasie będę potrzebował. Nie wiem, bezpiecznie po prostu, nie? No i zdarzyło się pójść do sklepu, wziąć zakupy, nie za dużo, nie? Nie, że z do supermarketu, ale tak do zwykłego sklepu skoczyć na takie małe zakupy i ten, i płacę już kartą i insufficient funds i tak po prostu głupio, nie? Że fuck, zapomniałem przelać, ja pierdolę, no nie? Ale wolę się tak pomylić, niż nie wiem, żeby jednak coś znikało mi za dużo, no nie? No.
No i tam parę razy było, że szedłem na chatę, na szczęście gdzieś to niedaleko było i tam dobra, to czekaj, jeszcze, to mi się tak jeszcze nie zdarzyło. Dobra, kupiłem dwie krągi chleba. Jak tam mój status? Ja już jestem super, super gotowy. A to może ze studni się napić. Tak. Idę. Kurde, ten boss to będzie dobra zabawa, coś czuję. No to możemy iść. Nie no, idziemy, to tak. Już nie ma odwrotu. Myślisz, że zrobimy go w 10 minut teraz? Nie wiem, czy tam dojdziemy, bo wiesz co, tam chyba trzeba najpierw przejść przez jedną małą jaskinię, żeby... Nie, tak tylko sprawdzam. Ciekawiło mnie, czy to będzie ten odcinek. Czy to... Nie wiem, nie powiem ci, bo tam są trzy wejścia, tylko nie pamiętam, które było z tych krótszych. A jedno jest krótkie, a dwa są troszkę dłuższe. No najpierw trzeba właśnie przez tą jaskinię przejść, żeby właśnie wyjść do tego bossa. On takie na takie osobne miejscu jest, nie? No arena w cudzysłowie. No. No bo gdyby tak sobie chodził normalnie, to mogłaby być lipa, idziesz sobie tu przed miastem, a tu boss, 2000 życia. No chyba tak. Ale w ogóle jak to wygląda, nie? Maczuga z lodu, pistolet z ognia. Morda ptaka. Jakiś kurwa... Powinien zamiast tej lampy mieć na tym patyku marchewkę i tak biec za nią cały czas. Jako motywacja. A patrz, jak o wiele szybciej, nie? Startujemy równo, o. No. Mnie się nie śpiesz. A to nie, to mi to tylko tyle dobrze działo, że na zwiat to jest dobre, jak trzeba uciekać przed przeciwnikami. No. Żeby nam znowu soli nie brakło, naprawię. Ja właśnie był jakiś lód i trzy tam szczypty soli były i mówię, no nie, biorę, bo... Akurat się kiedyś przyda, nie? I nie ma. Znam tą historię już. A oprócz tego tam jakiś szafir, coś takiego sensownego i jeszcze sól. Mówię, nie no, sól wcale nie jest takim głupim pomysłem. A pamiętasz na początku jak ten, sól, nie będę podnosił. Tak, no to jest sól, kurwa. Jeszcze coś tam żeśmy gadali, że kiedyś to sól była fajna, jedyna przyprawa do jedzenia. Tam są wrogowie po lewej, ale ja widzę tą pałkę po prawej, to... Jak nie trzeba, to nie walczymy z nimi, bo szkoda tych surowców. Jeszcze oborwiemy. Idziemy na bossa. Chrząszcz piaskowy. O to chodziło. Nie ma sensu, bo i tak przez jaskinię nie musimy przejść. Trochę zużyjemy na pewno surowców, a tych zwykłych to można poskładać później. A o, po lewej jest palat. I chrząszcz piaskowy, dobrze. To tu? Tak. Teraz tak, po lewej jest pułapka w cudzysłowiu, ale tam jest dosyć łatwo. Nie pamiętam, czy z tej pułapki można na bossa wyjść, właśnie tego nie pamiętałem. Ale na pewno na wprost można wyjść na bossa. Jaka pułapka, what do you mean?
No to jest taka, wiesz, dziura, że wpadasz do niej dookoła pełno przeciwników, ale nie ma aż tak trudno. Tam są takie, tacy słabi dosyć ci wrogowie. Tylko trzeba uważać na te muchy, co wybuchają. Tu chyba są pułapki, o właśnie jest jeden chuj. Wlazło mnie jakieś ścierwo. Na mnie się skupi, bo się pali. Cząstnął. Oberwałem, no. Też coś tam oberwałem. Dobra. Uważaj po te muchy, żebyś nie wybuchły, o. Żeby na tobie nie wybuchły, bo lipa. Bandażyk. Bandażyk. Chrząszcza piaskowego miał przy sobie. Co jest? To się zesrało. Nic mi nie gadaj o sraniu. Nie dlatego, że mi się chce, tylko już niedawno się zesrało wystarczająco. Kurwa, to zabrzmiało. O chuj. Jak ci się chce, to wiesz, przerwa postojowe. O. Tam jakiś lód. Widzę, widzę. Uważaj tylko, no, czy tu pułapek nie ma, bo coś mi się tak kojarzy. Trup włóczęgi. Obszarpany łachman. A, łachman to zawsze baton. Na te... Zawsze na... bandaże, nie? A, na bandaże. No bo z kitu właśnie. Zróbmy to szybko. Idę na zwiat jeszcze. Coś to zluruje tu jakiegoś przeciwnika. Dobra, idę też. A są dwa. Dwaj przeciwnicy. Gdzie ty jesteś? Kurwa, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Idę do ciebie. A, tu chyba jest dziura. Nie. Tu jest przejście. A. Dwóch przeciwników, wiesz? O! Jakiś robak. Dostał z pistoletu. O kurde, ale zasięg to ma. Zasięg niezły. Zachodzę. Dobra, ładuję pistolet. Uważaj z tyłu. Jeden dead. Zachodzę drugiego. Dostał z pistoletu. Dobra. Oj, do góry jest jeden, bo mi się zalokowało na nim. Dwa nawet. Następne. Widzę, no. Bandaż, cyk. Tych nawet dosyć nieźle porobiliśmy. Szybko to poszło. Zlurujesz ich tu też? Czy nie wiem, czy oni tutaj... No, na razie jest pusto, choć. Oni chodzą po korzeniu, nie wiem, czy on tu nie spadł, schodzi, tu zszedł jeden. Bra, idę do ciebie. Ale na razie jeden. Zachodzę. Ludę, czemu tu jest przeładowanie do... Ale zla mnie, nie przeładowałem pistolet. Dobra, po nim. Ten drugi może też tu spadnie. Może, no. Ciekawe, jakbym go ze strzały, wiesz? No, strzel go. Idzie tu. O, spadnie zaraz. Dawaj no, z tej manki, gdzie stoi może. No tu tak spadł, tamtędy właśnie. Oj, schował się. Was, szedł. Schodzi. Dobry ten pistolet z tym podpalaniem. No, myślałem, fazy. Myślałem, że on będzie słabo podpalał, ale nie. Elegancko. A więc boss jeszcze nie w tym odcinku, ale prawdopodobnie w następnym, w którym zobaczymy się już wkrótce. Na razie. Na razie.